Proszę Państwa, Ewa Kopacz. Czy będzie premierem, czy nie będzie premierem? My mamy dzisiaj dla premierką. Ewy Kopacz, pani doktor Ewy Kopacz, dobrą nowinę. Stomatologia, słucham. Dzień dobry, kłaniam się, Mikołaj Janusz. Ja mógł prosić panią, z panią Ewą Kopacz? Przykro mi, ale jest zajęta przy pacjencie w tej chwili. No, mam bardzo ważną sprawę do niej. Czy mógłbym na sekundkę prosić? Wie pan co, no musi skończyć pacjenta, że tak powiem. No, także chwilkę, jakby pan poczekał, zaraz ją zapytam. Dobrze, ile, dobrze. Ile, no bo to tak, to nie bardzo. Pani się spyta, dobrze? Bo to jest niezwykle ważne, naprawdę. Dzwoni do ciebie pan w jakiejś niezwykle ważnej sprawie. Chcę z tobą rozmawiać. Możesz chwilę? Halo? Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej, tak? Bronisława Komorowskiego. Kłaniam się. Chciałem przekazać pani informację, właściwie przekazać gratulacje od pana prezydenta i powiedzieć, że pan prezydent, tak jak nakazuje konstytucja, oczywiście z wielką przyjemnością wręczy na pani ręce nominację na prezesa Rady Ministrów i pan prezydent wyraża nadzieję i jest niemalże pewny, że ta koabitacja pomiędzy nim a panią będzie przebiegała w sposób wyjątkowy, właściwy, ku dobru Polski oraz Polaków. To chciałem właśnie... Super, wie pan, bardzo się cieszę. Ja tak? Też jestem Ewa Kopacz, ale niestety nie ta. Znaczy pani... Jak to nie ta? No nie ta, jestem też lekarzem, ale jest kilka Ew Kopacz w Polsce. Bardzo bym chciała zostać premierem, naprawdę jest moje marzenie, ale to pani no marzenie nie. Się właśnie spełniło, no, pan Donald Tusk to bardzo dobrze przemyślał. Ja rozumiem, że zostaję premierem, ale no myślę, to nie ja. Jakby mnie państwo powierzyli tą misję... Pan Donald Tusk to bardzo dobrze przemyślał. Pan prezydent, pani wręcz nominacji, pani nie chce? Ja to nie chcę. Ja chcę, tylko że proszę zadzwonić do pani Ewy Kopacz, marszałka. No to dzwonię do marszałka, do pani marszałkini. Nie, zadzwonił pan do pani Ewy Kopacz. Tak, właśnie. Ale ja jestem lekarzem stomatologiem. No pani Ewy Kopacz jest chyba pielęgniarką była, a nie stomatologiem. Okej, to dziękuję. Bardzo proszę. Wiesz, jaki jest najprostszy rym do kobiety? Pacjent się uśmiał. Najprostszy rym do słowa kobieta? No. Nie ta. Proszę państwa, co to znaczy dla Platformy? Dla Platformy to jest... To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic.